Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień, słuchajcie, kolejne wyzwania przed pszczelarzem z Wąchocka. Na razie powiem Wam, że jestem mega, ale to mega zadowolony, bo od wczoraj leje deszcz. We wczorajszym odcinku vloga pokazywałem Wam, jak byliśmy na pasiece. Wysiewaliśmy tam trawę. Później taką paletą to wszystko fajnie rozgarnialiśmy. I dzisiaj całą noc lało i cały dzień dzisiaj leje, więc super fajnie. Jeszcze dzisiaj mam nadzieję pojechać tam. Muszę jechać do paczkomatu, zaraz odebrać paczki, bo prawdopodobnie przyszły mi koniczyny. Kupiłem jeszcze koniczyny, bo ktoś tam właśnie pisał, żeby w tą trawę po prostu wsiać koniczyny. Więc kupiłem różne odmiany koniczyny i w sumie fajny pomysł, bo raz, że będzie ładnie wyglądało, dwa, że pszczoły będą miały jakiś tam pożytek. No i może jakby właśnie trawa z koniczynami zagai te takie leśne chwasty. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie, słuchajcie, przyszła mi paczka z Temu, bo na Temu sobie wszedłem. Coś tak jak AliExpress, tylko że troszkę inne. I kupiłem takie dekoracje, zobaczcie. Taką pszczółkę piękną, jedną. Taką pszczółkę drugą, tylko to jest takie bardziej jakby witraży, takie przeźroczyste, to się chyba na oknie montuje. Taką trzecią, to jest na takiej metalowej blaszce i trochę się zgięło, o. Ale ładnie wygląda, taka pszczółka, słuchajcie. Żonie ciuszki kupiłem, jakieś tam, nie będę pokazywał. Takie naklejeczki też, jedne świąteczne, drugie z pszczółkami. Takie wiecie, na zestaw prezentowy, jak pakujemy te łubianki, na przykład w taki celofan ładny, to taka naklejeczka to ładnie wygląda. I coś, co mi się, słuchajcie, najbardziej podoba i w sumie chciałem kupić to. A później resztę pierdół jakby dokupiłem po prostu, bo jestem taki, że zakupoholik, że jak wpadnę gdzieś i coś mi się tam spodoba, to wiecie. Wszystko. Takie pszczółki, to są takie jakby filcowe małe pszczółeczki, bo my, jak pakujemy miody, to na dno zawsze daje takie chrupki, nie? Ten skropak ze skrobi. I sobie pomyślałem, że taka pszczółka jedna, dorzucona właśnie do przesyłki każdej, będzie takim fajnym gadżetem, wiecie, to kosztuje grosze, a jak człowiek otworzy miody i zobaczy wśród tych chrupków taką pszczółkę, to będzie uśmiechnięty i zadowolony. Więc takie właśnie rzeczy mi tu z temu przyszły. Tak właśnie myślę, może na tej skrzyni bym to z tyłu zawiesił, żeby to ładnie jakoś tak wyglądało, fajnie, zgrabnie. No zobaczymy. Pierdółków nakupowane, więc co? Na razie Was tutaj zostawiam. Troszkę tak jakby ten deszczyk zelżał, więc wykorzystam ten moment, że troszeczkę mniej pada i skoczę do paczkomatu po te paczki, które pozamawiałem i zrobimy sobie takie otwieranko jeszcze. Mam całą kolekcję różnych paczek, słuchajcie. Tylko tak muszę uważać, bo już raz mi tam TikTok blokował film z racji pokazania etykiety danych osobowych. Nieważne, że na etykiecie były moje dane. I słuchajcie, co jeszcze kupiłem? Stokrotkę łąkową. Mi się stokrotka bardzo podoba, ale tutaj to na podwórko będzie. To będzie na podwórko. I słuchajcie, taki słonecznik ozdobny miks. Bo słonecznik ja próbuję od lat wysiać. I tutaj na działce, i tam na pasiece. Coś mi to nie idzie. A chciałbym mieć fajne słoneczniki. Takie duże, piękne. No ale nie idzie. Dobra, bierzemy, słuchajcie, następną paczuszkę. Różne takie rzeczy pozamawiałem. O, to są, słuchajcie, tak, to są etykiety, te, które używam do drukowania swoich etykiet. Już Wam pokazuję. Coś takiego to jest. To są właśnie ten DIN A4 razy 100. Tu macie numer. Takie etykietki używam właśnie do drukowania swoich etykiet na drukarce, mówiłem, laserowej, tak? HPM251 czy coś takiego. Jak ktoś jest bardzo zainteresowany, jaka to drukarka, to mogę sprawdzić, dać znać, bo nie pamiętam. Mówię, kupcie najtańszą, laserową, kolorową, nie ma najmniejszego problemu, żeby potem sobie etykietki drukować. Tutaj taka większa paczka, to jej nie będę przenosił. A, słuchajcie, dobra, to zostawiam na koniec, bo to jest super coś fajnego. Super coś fajnego. Biorę sobie inną na razie. O, wyszedłem z kadru. Obiekt zgubiony. Proszę bardzo.
Dobra, to tamtą wam pokażę na samym koniuszku, bo to jest fajne rzeczy. Teraz otworzymy sobie tutaj paczuszkę. A, tutaj mamy, co tu mamy? Tutaj mamy taśmę klejącą, słuchajcie. Taśma klejąca, bo przy pakowaniu miodu dużo tej taśmy idzie. Kupuję taką, już wam pokażę też właśnie, może, bo może nie każdy takiej używa. Ja kupuję taką szeroką, bo normalna taśma klejąca jest gdzieś taka. Ja kupuję taką szeroką, bo wtedy kartony na łączeniach porządnie się kleją i to naprawdę jest takie wytrzymałe, że nie ma najmniejszego problemu. Tutaj ten tracking, nie wiem czy mnie znowu nie zgubi, jak się tutaj wychylę po kolejne pudełko. Może jakoś tak, o. Tak jest, słuchajcie, co my tutaj mamy. Taki opening se robimy. Co to pszczelarz z Mochocka pierdół nakupował? O, słuchajcie, od razu właśnie wam też pokażę. Też wam pokażę, bo przyszedł mi toner laserowy właśnie. Toner laserowy do tej drukarki laserowej. Są cztery, bo... tylko zaraz zobaczymy, czy tutaj jest, słuchajcie, paragon. Czy sprzedawca dorzucił, czy nie dorzucił? Nie dorzucił paragonu. A to łajza jedna. Ale już wam powiem, żeby, słuchajcie, nie było, żebyście tam nie mówili, że wiecie, że te etykiety tak drogo wychodzą i w ogóle, to już wam mówię ceny, wejdę sobie tutaj na Allegro, zobaczę historię zakupu i wam powiem i sami ocenicie, czy to jest tanio, czy drogo. Ja mówię, ja korzystam z tego jakby dlatego, że mam możliwość zmiany, mam możliwość zrobienia etykiety, 20 sztuk jakiejś etykiety, tak? I mogę sobie zrobić jakiś tam po prostu miód, na przykład z liofilizowanym owocem, którego wcześniej nie miałem, sprawdzić, czy się sprzedaje i ewentualnie właśnie później go produkować. A więc tak, słuchajcie, etykiety, te, które wam pokazywałem, te papierowe, samoprzylepne, bo te są samoprzylepne arkusze, 100 arkuszy jest, na każdy wchodzi 8 etykiet, tak, bo po dwie na pole, kosztują 26 zł. A słuchajcie, gdzie mam tutaj te laserowe? 139 zł kosztowały mnie tonery, te cztery. I te cztery, słuchajcie, wystarczają nam na cały sezon. Na dobrą sprawę jeszcze mam w drukarce te tonery z zeszłego sezonu, ale już tam mi drukarka pokazuje, że te stany są niskie, dlatego kupiłem cztery w zapasie, żeby mieć. Żeby było tak, że jak mi się etykiety na przykład jakieś skończą, ja pójdę drukować, to się nagle okazuje, że nie drukuję, bo coś tam, nie? Więc mam po prostu zapasowe etykiety. Dobra, tam mam jeszcze w jednej paczce słoiczki, no ale te słoiczki to każdy widział chyba. Każdy wie, jak słoiczki wyglądają. Ale tutaj słuchajcie, chcę wam pokazać, bo kupiłem zakrętki na słoiczki. To jest tak nietypowo, taki miks zakrętek, nie że tak, żeby był jeden wzór, tylko miks w takiej firmie. No nie pokażę etykiety, bo tu są napisy, kurcze i TikTok może znowu to potraktować jako dane osobowe, ale wam pokażę zakręteczki, wam pokażę, słuchajcie, o, takie pszczółki ładne, bardzo są ładne te zakrętki. Bardzo są ładne te zakrętki, mi się bardzo podobają. O, są na przykład takie. Takie. O, klient dzwoni, trzeba odebrać i porozmawiać. No i okej, klient załatwiony. A ja wam pokazuję następne, nie wiem czy taka już była, taka już chyba była, bo to się będzie tam potem powtarzało. Taka ładna, słuchajcie, tu jest jakaś niebieska, o, takiej jeszcze nie było, to pokazuję, taka ładna. To jest taki miks, jak widzicie, są różne nakrętki, więc dla tych, którzy na przykład lubią mieć wszystkie nakrętki takie same, no to już było, to już pokazywałem, ze słonecznikiem było takie, nie wiem czy pokazywałem. To dla kogoś, kto lubi mieć, tak wiecie, porządek i w ogóle, że wszystkie nakrętki są takie same, to niestety to niedobre rozwiązanie. Chociaż nie wiem, czy w tej firmie nie można właśnie kupić nawet też jednych takich i jednych i tych samych dużo. Ja sobie kupiłem miksa, bo... dobra, tu już są wszystkie. Takie same. A nie, no mamy, słuchajcie, mamy tutaj. Nie, też, tu są też jakieś miksy, bo tu widzę, że jest coś innego. O, taki, honey. A tu jest taki. Tylko, że są takie jasne nakrętki.
Także tu mamy miksa też. Tu, czekajcie, bo tu mi się... O. Tu mi się taśma zachwyciła. Ale tu jeszcze będzie chyba i coś innego. To byśmy otworzyli, to bym wam pokazał. Bo tu widzę, że będą chyba inne nakrętki niż tam. O. Taka pszczoła. Nie wiem, czy to jest to samo, czekajcie. Nie, bo tu jest na plastrze, tu jest na kwiatku. Taka pszczoła. To jest to samo, to jest to samo. Taka tutaj pszczółka, słuchajcie. Tu są trzy takie same. I to już się chyba powtarzają. Tak, tak, tutaj jest taki miks tylko kilku. Bo to już było, to już pokazywałem. Jeszcze sobie zerkniemy. Tak, to już było. To już było. Zerknę sobie, słuchajcie, tylko na fakturkę. Jakby kogoś interesowało, to takie ładne, piękne zakrętki. 49 zł za 100 sztuk. Czyli 49 groszy. Raz, dwa, trzy. Nie, trzy różne zestawy kupiłem. A, bo wam pokazywałem, tak, jeden kolorowy, drugi kolorowy i ten biały, a to ten biały może też otworzę, słuchajcie, i wam pokażę różne, bo wam pokazywałem tylko pierwszą i ostatnią, ale wam pokażę więcej. Coś takiego pięknego. Tutaj. O, coś takiego. Taka. Taka. I tu już się chyba będą powtarzały, tak? Nie, czekajcie, taka. Tak, i to już chyba było, bo to już pokazywałem. I takie są właśnie, tutaj są, że na zakrętka jest jakby biała, nie? No, tak jest ten. Czyli trzy komplety, 49, słuchajcie. Wiadomo, że można kupić zakrętki taniej. Bo ja ostatnio kupowałem po chyba 35 czy 36, nie pamiętam. Ale to są zakrętki, które wiecie, każdy ma na rynku, każdy. A tutaj macie takie unikaty, których nie ma na rynku. I być może warto w tę stronę. Troszkę drożej jest. Zresztą ostatnio kupowałem chyba, właśnie nie pamiętam, 40 chyba, nie wiem, czy nie, też 49. Takie, wiecie, czarne z taką srebrną, złotą pszczołą. Ktoś tam się oferował, że super, że nowość w ogóle. I takie ładne, ekskluzywne te zakrętki były, ale właśnie nie pamiętam. Albo 49, albo 47. Więc tutaj mamy, mówię, bardzo piękne, bardzo mi się podobają. Ale faktem, że nie są jakby, nie jest to komplet. Nie jest to jeden rodzaj, są miksy. Mnie to nie przeszkadza. Bardzo mi się to podoba. I co? I jest problem, słuchajcie, bo widzę wśród tych paczek, że nie mam tutaj mojej koniczyny. Sprawdzałem na Allegro w międzyczasie, jak ten klient dzwonił, no i się okazało, że przesyłka opóźniona. Była tam taka informacja wczoraj na aukcji, kup do 15, wysyłka jeszcze dziś, no i niestety tego nie wysłali. Więc mam nadzieję, że koniczyna będzie jutro, a nie opóźni się bardziej, bo od razu chciałbym ją wysiać i skorzystać z tego, że teraz fajnie, kurczę, pada deszcz. Zależało mi na tym, żeby to zrobić dziś. Bo ten deszczyk by jeszcze te nasionka troszkę namoczył i fajnie by zaczęły kiełkować. No niestety, sprzedawca się nie popisał. Nie rozumiem, po co mają ustawione godziny graniczne, jeżeli się z tego nie wywiązują. Trzeba będzie się po prostu odpowiednim komentarzem odwdzięczyć i pokazać swoje niezadowolenie. Dobra, to co? No to opening był. Wszystko fajnie. Czas znaleźć sobie jakąś robotę do zrobienia, a roboty zawsze pełno. No, słuchajcie, pada deszcz przez cały dzień. Ja mówiłem, że fajnie by było, jakby trochę popadało i się udało, bo leje po prostu cały dzionek i to tak teraz troszeczkę zelżało już, tak w miarę pada, ale były takie momenty, przyjechał taki klient po tam towary, to siedział w samochodzie pod bramą, nie chciał wyjść i tu podejść, bo kurde lało tak, że wiecie, no, jakby ktoś z wiadra lał. W międzyczasie przyszła mi paczuszka, słuchajcie, nie w tę stronę, w tamtą stronę, nie obrócimy tak bardzo. Dobra, nieistotne, wstanę i pokażę wam, bo mam tracking tej twarzy włączony.
Dobra, to pokażę Wam za chwileczkę. Przyszła paczuszka do mnie od Burnatów. Zakupki porobiłem, więc trzeba by zrobić jakiś opening i zobaczyć, co to tam Pszczelarz z Wąchocka znowu nakupował. Pudło duże, spore. Już Wam pokażę. O. To pudło, to duże, spore pudło, także będziemy otwierać i patrzeć, co to tam nakupowane. Prosimy bardzo ostrożnie. Mam nadzieję, że kurierzy się do tego stosowali i nic nie przyszło uszkodzone. Pada dzisiaj strasznie. Leje, więc i paczka trochę zmokła. Kurier akurat przyjechał w najgorszym możliwym chyba momencie, bo tak lało kurier Poczty Polskiej. Słuchajcie, co my tu mamy? My tu mamy tak, podkarmiaczki. Zatworki takie małe, czyli tutaj na dobrą sprawę są od góry takie, że tak to nazwę, pierdółeczki. A ten sprzęt, co Wam chciałem pokazać, to jak znam życie, będzie na samym dole. No, trzeba to będzie rozbebeszyć, wyjąć i Wam pokażę, co tu nakupowałem. No i okej, jednego wyjąłem, słuchajcie. I co to mamy? Mini plusy mamy. Mini plusy od Brunata, super fajna sprawa, słuchajcie. Daszek otwieramy. Podkarmiaczka. Tutaj widzę taki fajny dzyndzelek. Cyk, można to wyjąć. Słuchajcie, to co mi się podoba w firmie Burnat, ja to zawsze mówię, że cały czas są jakieś innowacje, cały czas coś nowego robią. Mam od nich ule, zarówno duże ule, jak i odkładowe, są podobne podkarmiaczki. Tego dzyndzla tu nie było. Tu była taka krata na śrubkę, każdy kto ma to wie. I albo pszczelarze, albo sami wpadli na to, słuchajcie, patrzcie, pyk, to odskakuje. Kurde, no to mi się po prostu podoba. Co jeszcze zauważyłem? Słuchajcie, dam tutaj bardziej do światła. Zobaczcie, takie wytłoczenia, takie ósemeczki, nie? To sam do tego doszedłem, jak tylko to zobaczyłem, to mówię, świetna sprawa. Wystarczy tu markerem w tych wyżłobieniach, bo to jest takie wyżłobione jakby, że jest niżej. Wystarczy sobie w tych jakby wyżłobieniach, markerem olejowym, nawet takim do znakowania matek, można numer tutaj zrobić. Nie trzeba pisać brzydkich numerów, wiecie, niektórzy ładnie piszą, niektórzy potrafią ładnie napisać numer, niektórzy bazgrolą. A tu macie takie elektronicznie, jak w zegarach, po prostu gotowe ósemki i tylko sobie tak tu macie trójeczkę, tak? Potrzebujecie zero, macie zero. Wszystko jesteście w stanie zrobić. Regulacja wlotka, słuchajcie, bardzo fajne też. Przemyślane. Nie zawsze w Mini Plusie jest potrzebny duży wlotek, bo mogą być rabunki czy coś, więc może warto właśnie to zmniejszyć. Więc tu mamy takie Mini Plusy zakupione, bo ja używam Mini Plusów, miałem od Łysonia. Miałem takie drewniane, pokazywałem zresztą nieraz na filmach i powiem Wam szczerze, że tak, ostatnio na Facebooku znalazłem klienta, kupował właśnie używane styropianowe od Łysonia, wszystkie mu sprzedałem, które miałem, wyzbyłem się, nie chcę tego więcej, po prostu jak najdalej od tego, a precz sio i w ogóle z mojej pasieki. Zostawiłem sobie tylko te drewniane, ale że Burnat wypuścił styropianowe, przemyślane, sensowne, no to po prostu nie można było zrobić inaczej, jak tylko kupić kilka na próbę. I mówię, już tutaj tak z wyglądu pewne rzeczy mnie bardzo się podobają. Bardzo jest to przemyślane. Jeszcze mamy tutaj taką, o... A to nie, dobra, to jest do innego. Zaraz Wam jeszcze opowiem o czymś innym. No ale mówię, kilka kupiłem na próbę, żeby zobaczyć co i jak. No i słuchajcie, tu mamy drugą rzecz, do czego są właśnie te zatwory i te podkarmiaczki. Już Wam pokazuję, zobaczcie, jest taki sobie oto zatworek, przegroda, to się używa normalnie, są takie dennice na 4 wlotki, ja już je kiedyś kupiłem, bo chciałem odkłady robić i to się robi tak, dennice na 4 wlotki, korpus nadstawkowy jak widać, bo to nie jest duże, idzie tak, i idzie tutaj zatworek i idzie tutaj zatworek i daszek idzie normalny, nie? A tutaj na te idą 4 podkarmiaczki. Tu jedna, tu druga, trzecia i czwarta. I mamy piękny ulik na 4 do unasienia matek. Tylko na dobrą sprawę dennice kupujemy i te przegrody. No i podkarmiaczki. Bo korpus, daszek, wszystko jest w pasiece, więc nie ma problemu. I w tę stronę chciałbym właśnie pójść, żeby ograniczyć ilość sprzętu potrzebnego do unasienia matek.
żeby nie było tak, że co chwilę coś innego jest potrzebne, a to taka ramka, a to taka, to jest 1/4 wielkopolska, takie malusie rameczki, takie malusie rameczki nadstawkowe, prawie że poskładamy to, poszukam tych denic i zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. No i pięknie, słuchajcie, katastrofa się porobiła. Padał u nas deszcz, lało tak, że karton zmógł, jak kurier z tego, z samochodu przenosił na podwórko. Tu jeszcze na kostce trochę postało, namokło, nasiąkło i się rozwaliło. I teraz nie mogę tego kartonu przenieść do pracowni pasiecznej całego, tylko muszę po prostu wyciągać i rzeczy po jednej nosić do pracowni. No, roboty trochę będzie. A słuchajcie, przy okazji właśnie, jeżeli chodzi o firmę Burnat, to muszę się szczerze pożalić, bo część osób mówi tam w komentarzach, że bo ciągle ten Burnata chwalisz, ciągle tam mówisz, że to, że tamto. No, jak jest za co chwalić, to jest za co chwalić. Natomiast teraz jest taka sytuacja, no, spóźniony klient, czekajcie. No i dobra, okej. Okay. No i teraz słuchajcie, muszę się troszeczkę na firmę Burnat pożalić. Niestety, no nie będzie tak kolorowo, bo ja od jakiegoś czasu wam mówiłem, że jestem bardzo podjarany. Bardzo jestem podjarany tym, że będą robić taki ul hybrydowy, taki wiecie, warszawski poszerzony, 10 ramek, ale z pogrubionymi dwoma ścianami w obrysie kwadratowym, który pasuje do elementów wielkopolskich. Ja miałem takie ule styrodurowe ze świata pszczół, bardzo fajnie się na tym gospodarowało. Gniazdo warszawskie poszerzone, 10 ramek, rewelacja na sezon, nie trzeba często zaglądać, nie roją się tak szybko, kubatura tego gniazda jest dość duża, no tak jak Dadant mniej więcej, tak, bo to ramka jest podobna, tak jak Dadant 10-ramkowy, więc gniazdo spore, ale w pionie, a nie w poziomie, tak jak Dadant, więc ja się tym jarałem, że oni coś takiego robią, bo są takie rozwiązania na rynku, świat pszczół robił, Apikos chyba takie robi też, i właśnie Burnat miał robić, ja się bardzo cieszyłem, bo ich ule jakościowo są po prostu bardzo dobre. No i się okazało, że wprowadzili do oferty, ale niestety na wręgach tylko i wyłącznie kompatybilnych, bo oni mają dwie różne technologie, wręgi tak zwane Burnat, czyli ich wręgi, one się troszeczkę różnią, są inaczej skonstruowane, głównie chodzi tutaj o to, że krata odgrodowa, kiedy kładziemy na ramki, ona wchodzi tam w światło wręgi i nie klei się do górnego korpusu na przykład. To jest tak, że pierwsze ule już kupowałem z wręgami właśnie Burnat, bo oglądałem filmiki na internecie, tam chłopaki właśnie z Burnata wyjaśniali, zresztą na konferencji w Pszczelej Woli też kiedyś taki był pokaz właśnie cały, tłumaczyli wszystko co i jak. Więc od razu pierwsze ule kupowałem na ich wręgach i teraz już wszystkie mam na ich wręgach, bo nie potrzebowałem kompatybilności, bo dobrze wiedziałem, że te styropiany, styrodury, te wszystkie inne badziewia, które mam, po prostu idą do wywalenia, a ja chcę ule od Burnata, bo są drogie, ale jakościowo bardzo dobre, konstrukcje są przemyślane i tak dalej, więc jakby byłem zawsze za tą firmą. No ale się okazało, że warszawskie poszerzone niestety będą tylko na wręgach kompatybilnych. Głównie prawdopodobnie z tego powodu, że no oni używają wręg Burnat i mało innych klientów, bo większość ludzi właśnie bierze kompatybilne, żeby to współgrało z innymi jakby producentami. I tu się muszę, słuchajcie, pożalić. Dzwoniła pani 2 dni temu, rozmawialiśmy tam z panią właśnie i mówi, że tam podpyta Kornela. Mówił, że nie będą robić, tylko kompatybilne. I tu mi troszeczkę smutno, powiem szczerze. Kornelu, mój drogi, Błażeju, mój drogi, jak mnie oglądacie, to muszę wam powiedzieć, że bardzo mi smutno z tego powodu, bo kurczę, no wiernym fanem waszej firmy jestem od lat. Kupuję właśnie wszystkie ule na tych wręgach Burnat waszych i taki numer mi wykręcić, no ale rozumiem jakby, że to się musi spinać biznesowo, tak, no nie będziecie robić formy pod jednego czy dwóch klientów, jakby w pełni to rozumiem, mam od was inne zakupy, pobawię się innymi rzeczami, a warszawiaki być może no po prostu jakieś inne, no bo to jest też taki problem właśnie, że myślałem już, żeby kupić sobie ule takie właśnie kompatybilne, tylko to jest znowu bez sensu, bo to są znowu jakby to, czego nie chciałem, bo chciałem całą pasiekę mieć na Burnacie, na ich wręgach, po to właśnie, żeby wszystko było ze sobą kompatybilne, tak? Po to właśnie, że na przykład teraz kupuję sobie te takie odkładówki,
znaczy odkładówki, te do unasienia matek, tak? I mogę do tego użyć normalnie nadstawki, którą mam wielkopolskiej, daszka, którego mam i tej dennicy na 4, tak? Jeżeli nie będę chciał unasieniać matek, to dennicy na 4 dwa wlotki zatykam, dwa zostawiam i mogę sobie zrobić na przykład dwa odkłady, zimować dwa odkłady w takim korpusie, po to, żeby się odkłady na przykład ze sobą grzały, tak? Mogę unasieniać matki też na dużej ramce, bo mogę nie używać tych małych rameczek, tylko dać normalnie przegrodę długą, tak? I unasieniać na przykład dwie matki w tym. Także dążyłem właśnie do tego, żeby całą pasiekę mieć kompatybilną ze sobą, żeby mieć sprzęt jednej firmy, żeby wszystko ze sobą współgrało i żeby nie było tak właśnie, że tu nie pasuje do tego, tu nie pasuje do tego, tylko że każdy korpus, który wezmę, osiemnastka, gniazdowy, nadstawka, daszek, powałka, cokolwiek bym wziął, pasuje, nie? I dlatego właśnie mówię, kupowałem wszystko z jednej firmy, wszystko na wręgach Burnat, bo te wręgi mi się wydają sensowniejsze niż normalne wręgi, gdzie jest problem z tymi kratami odgrodowymi, bo nieraz miałem tak, że na kracie mi chodziła matka, później to wiecie, odkleić tam spod spodu, tu trzymasz ciężki korpus, tu rękę pod spód, no tragedia, porażka. O ile ta krata jeszcze się przyklei do dołu, to pół biedy, ale właśnie jak się przyklei do górnego korpusu, to jest z tym problem, więc właśnie brałem wszystko tak jakby tak, no i tu się sprawa się rypła. Mam nadzieję, że być może kiedyś tam, no, ktoś stwierdzi, że może by jednak trzeba zrobić warszawskie poszerzone w obrysie wielkopolskim na wręgach Burnet. Liczę na to. Także na razie będę się bawił innym sprzętem. Muszę to wszystko właśnie poprzenosić zaraz do pracowni pasiecznej, bo tutaj pod domem to nie za bardzo jest miejsce. Tymi mini plusami, szczerze powiedziawszy, to się jaram, słuchajcie. Tak sobie jeszcze je pooglądałem, kurczę. I jedno, co mi się na przykład podoba, wentylacja w daszku. Tu jest taka mała siateczka w daszku. Mam tu jakiś daszek. Pokażę Wam od razu. Zobaczcie. Tu jest, z tej strony, jest wentylacja w daszku, bo ja na przykład miałem taką sytuację, że zimowałem mini plusy na trzech korpusach, te takie styropianowe, i często miałem takie sytuacje, że ten trzeci górny korpus po prostu pleśniał. Pleśniał w zimie ze względu na dużą wilgoć i był problem, tak? Tu myślę, że nie będzie problemu, będzie ta wentylacja dobra, zobaczymy. Kupiłem kilka na próbę, zobaczymy jak się sprawują, czy się sprawują lepiej na przykład niż te, które mam drewniane, bo tam też pewne rozwiązania były specjalne w tych drewnianych pode mnie robione. Sprawdzimy co i jak, zobaczymy i będę później decydował, w którą stronę iść właśnie, czy te drewniane ewentualnie dokupować, czy idziemy właśnie w Burnata. Podejmiemy jakąś decyzję później. Na razie prawdziwi mężczyźni będą się bawić różnymi właśnie takimi zabaweczkami i sprawiać sobie radość. Także co, no dzisiaj chyba wszystko, słuchajcie, bo dziś jest wieczór, popadało ładnie, wszystko mokre, mam nadzieję, że mi tam trawka na pasiece rośnie. Montuję, wrzucam na YouTube'a i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. No i co? Pożegnaliśmy się, mieliśmy już iść do domu, poszliśmy do domu, siedliśmy na komputer, zrzuciliśmy filmiki z DJI Osmo i co się okazało, że w międzyczasie wpadło wsparcie, więc poleciałem szybciutko jeszcze na tablicę zanotować, słuchajcie, dwie kawki wpadły, bardzo Wam dziękuję chłopaki, już tutaj zapisujemy sobie, Emil M. Tak, to jest jedna kawka i druga Krystian W. O, pięknie. Bardzo dziękuję za wsparcie i przypominam, słuchajcie, patronite.pl łamane przez pszczelarz podłoga z podłoga Wąchocka, bez on, tylko Wachocka. Buycoffee.tu tak samo, pszczelarz podłoga z podłoga Wąchocka. I tutaj mamy jeszcze gadżety. Przenieśliśmy gadżety na, słuchajcie, na Patronite, na sklep. Tam będą wszystkie gadżety, koszulki, kubeczki i tak dalej. Na razie dużego wyboru nie ma, ale pracujemy nad tym. Więc Patronite, myślnik sklep.pl, łamane przez kolekcja, łamane przez pszczelarz i tutaj z myślnikami. Myślnik z myślnik Wąchocka. Także zapraszam, gdyby gadżetki, jakieś tam kubeczki były potrzebne i tak dalej, to będą tam. Wielkie dzięki za wsparcie i co? Zostali wyróżnieni, a ja lecę montować film.